Witamy bardzo serdecznie. Gabriel Szala Archanioł. Marek Paras Wysocki. Kolejna odsłona podcastu wideo Planszolandia Gry, planszowe na wideo. To już 55. Mały jubileusz. Będziemy sobie takie jubileusze robili co jakiś czas. Tak, co 5 odcinków. Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać grę strategiczną, grę mojego ulubionego autora. Ostatnią grę, no przedostatnią grę Stefana Felda, Bora. Gabriel, no może w dwóch słowach, o czym jest gra? Gra jest o bogach, dobrach, tatuażach i różnych innych rzeczach. Jak sama nazwa wskazuje, teoretycznie ma się dziać na... Postanie spokojne. Tak, ale oczywiście jak to u Felda, to czysta abstrakcja. Czysta abstrakcja, tak. Gra jest dedykowana od 2 do 4 graczy. Czas gry to jest około 2 godzin. Wiek 12+. No i to jest przy tej... Właściwy, tak. Właściwy. Stopień skomplikowania zasad... To jest wskazane jest 6 na 10. No i mniej więcej to też odpowiada. Tak, tak. Nawet nie zasad, tylko złożoność rozgrywki. Tak, trzeba powiedzieć, że ta gra została opatrzona numerem 15. Jest to kolejna gra z serii Alea. Oczywiście tutaj Feld. Feld. Za nami mamy oczywiście Burgundy, Macao, W roku Smoka, Notre Dame, Rum. Piraci od 10 do 15 ta seria Alea została zdominowana przez Stefana Felda, więc kolejny tytuł też w serii Alea Ravensburger, także tak to wygląda. Gabrysz, czy coś jeszcze? No tradycyjnie oczywiście pokażemy Wam elementy. Jak pograć, no i na koniec sobie podyskutujemy na temat tej pozycji. Chyba tyle. No cóż, zacznijmy. Zapraszamy. Kolejny podcast. Na pierwszą część. Tak jest. Zapraszamy. Jak widzicie, takim podstawowym elementem jest plansza do gry, na której są liczne tory oraz taki zajmujący ponad połowę planszy fragment archipelagu polinezyjskiego, na którym no, już są różne elementy. Jak widzicie, ta plansza jest bardzo tak ergonomicznie wykorzystana, praktycznie nie ma żadnej wolnej przestrzeni. Na obrzeżach planszy mamy tor punktacji. W starcie od razu pozycja na torze punktacji może zależeć od tego, którym będziemy w kolejności rozgrywać turę. Gracz, który ma numer, wlosuje jako numer 1, będzie graczem rozpoczynającym, kładzie znacznik na polu 0. Gracz z numerem 2 na polu z jednym punktem, 3 z dwoma i czwarty gracz z 3 punktami. Z torem niejako punktacji na starcie powiązany jest tor kolejności. Gracz, który jest graczem ostatnim, umieszcza najniżej swój znacznik. Gracz niebieski będzie najwyższy jako gracz rozpoczynający. Na tym torze zaznaczamy w zależności od liczby tatuaży pozycję, tak? I gracz, który jest najbardziej zaawansowany na prawo, jest zawsze graczem rozpoczynającym. Tutaj to jest wartość punktowa, jaką uzyskamy za zajmowaną pozycję na torze tatuaży, tak? Czyli 1, 2, 4 aż do 15 punktów. Drugim torem jest tor świątyni lub tor kapłanów. Na tym polu umieszczamy żetony bogów w liczbie 6, tyle ile jest rund w grze. Pozostałe 4 żetony otrzymują gracze. Tutaj widzicie kości i mamy specjalną płytkę akcję Boga i umieszczając kość o stosownej wartości, umieszczamy na torze odpowiadającym liczbie oczek
kapłana w trakcie rozgrywki. Na początku ten tor oczywiście jest pusty. To jest taki tor skarbów w postaci różnych przedmiotów, które gracze na koniec rundy kupują. Umieszczamy żetony właśnie różnych dóbr. Generalnie takie tu mamy bloki, one wyznaczają nam rundy. To jest wartość punktowa płytki, to jest jej cena w muszelkach. Aby gracz kupić, powiedzmy, pierwszą płytkę, musi zapłacić dwie muszelki, dostanie na koniec gry 3 punkty zwycięstwa. Jeżeli go nie stać na to, to może kupić sobie tańszą, jeżeli ma więcej, może kupić droższą muszelek, albo nic, jeżeli nie stać go w ogóle na żadną z płytek. Tutaj na górze mamy taki specjalny tor. Ta wartość odpowiada liczbie punktów, jaką dostajemy za każdego na kapłana w świątyni, na torze świątyni. Tak, czyli w pierwszych dwóch rundach otrzymamy tylko jeden punkt za każdego kapłana. Ta wartość to z kolei jest wartość liczby punktów zwycięstwa za każdy budynek, jaki uda nam się wybudować na naszej planszy. I jak widzicie, w trakcie rozgrywki liczba punktów za budynki maleje, a z kolei za kapłanów rośnie. Inny tor to jest tor zadań. Jak widzicie, są tutaj postacie od 2 do 4. To wyznacza, ile zadań wykładamy w zależności od liczby graczy. 4 pola dla 2, na 5 dla 3 i na 6 polach dla 4 osób. To są punkty za wykonane zadania. 6, jeżeli w całości je zrealizowaliśmy. 4, jeżeli czegoś nam zabrakło i mieliśmy odpowiednią kartę Boga. 0, jeżeli nie wykonaliśmy zadania. Tych zielonych płytek jest, słuchajcie, 60, równe 60. 7 z startowych, o, takich z żurawiem, które rozdajemy graczom. Natomiast tutaj wykładamy takie płytki z papugą. I jeżeli gracze nie wykorzystają jakieś, to podobnie jak na torze wyżej, odrzucamy te płytki. Najniżej, po prawej stronie planszy, mamy miejsce na mężczyzn i kobiety. Jest ich po 6. I w ramach setupu umieszczamy tam odpowiednie płytki. Między torami macie symbole kości z zaznaczoną liczbą oczek. To odpowiada wartości kości na płytce odpowiedniej akcji. Tak? Jeżeli położę jedynkę, to mogę wziąć tylko mężczyznę z pierwszej pozycji, jeżeli to jest płytka akcji mężczyzny, albo kobietę. Tak? Jeżeli jest to płytka akcji kobiety. Na 6, prawda, mam dostępne wszystkie. Każda płytka zawiera podstawowe elementy. Jakiś tam symbol mężczyzny, kobiety. Płytka mężczyzny zawiera określoną liczbę tatuaży, co pozwala nam, jak później będziemy omawiać, awansować na torze tatuaży i być ewentualnie pierwszym w kolejności. No i akcje, tak? Różnica między kobietą a mężczyzną to jest wizerunek kobiety, mężczyzny, i kobieta ma muszelki, mężczyzna tatuaże. Akcje są generalnie podobne. Wysp mamy, jak widzicie, 5. Zawierają one pewne stałe elementy, a więc rodzaj terenu. Mamy po 3 pola każdego terenu, w sumie tych pól jest 12. Znaczniki połączeń, dzięki którym możemy rozprzestrzeniać naszą cywilizację, że się tak wyrażę. Naszą. 4 rodzaje terenu, o których mówiłem, to mamy, prawda, plaże, góry, tropikalny las i jakiś, nie wiem, teren pagórkowaty, coś takiego. Każdemu rodzajowi terenu odpowiada ikonografia, jaki rodzaj surowca, tak, dostaniemy w przypadku, gdy postawimy domek na odpowiednim rodzaju terenu, i tak stawiając na tym stepie czy pagórku, dostaniemy dar Boży, w lesie drewno, na pustyni piasek i w górach kamień. Mamy 2 rodzaje połączeń. Wewnątrz lądu mamy połączenia lądowe, one są takimi trochę brązowymi, trochę takiego koloru khaki połączeniami, i morskie z niebieskimi strzałeczkami. Przy każdym
obszarze musimy umieścić, przygotowując rozgrywkę, żeton rybki. Jak widzicie, są czterech rodzajów, jakaś taka płaszczka, rekin, jakieś dwie inne, których nie znam, mają różną wartość punktową i różną się też kolorem obwódki. Ma to znaczenie przy realizacji zadań. Wartość punktowa ma też znaczenie dla umieszczania startowych domków, tak? Ponieważ gracze mogą umieścić domki tylko przy rybkach ze znaczkiem 1. Na przykład startowo gracz czarny umieści sobie tutaj, umieszczając domek od razu bierze odpowiedni surowiec, w tym przypadku kamień, umieszcza na swojej planszy. Gracz czerwony umieści tutaj. Zaznaczona kolejność faz. Faza akcji. Umieszczamy kości, wykonujemy akcję. Faza kobiety i mężczyzny. Jeżeli w wyniku akcji mamy kobietę, mężczyznę, tam kolejno kupiony, możemy wykonać akcję z kobiety, mężczyzny. I faza taka kończąca, sprawdzanie kolejności, punkty za bogów, kupowanie klejnotów i dostawanie punktów za budowę budynki, realizacja zadań. Mamy pole takie specjalne, na którym gracze mogą umieścić kości o dowolnej wartości. Nie ma znaczenia też kolejność ich umieszczenia. Umieszczając tutaj kość, gracz otrzymuje 2 punkty zwycięstwa. To jest takie akcja rozpaczy, że się tak wyrażę. Nie mamy możliwości umieszczenia akcji na kości na płytkach akcji. Umieszczamy tutaj i w tym momencie dostajemy po prostu 2 punkty zwycięstwa, przesuwając się na troszkę. To jest, słuchajcie, cały setup. Więcej elementów na planszy nie ma. Resztę elementów umieszczamy gdzieś z boku, muszle, tam dary, tam znaczniki surowców, gdzieś z boku płytki kobiet, mężczyzn, żeby w kolejnych turach dokładać. Także to wszystko. W przypadku rozgrywki czteroosobowej korzystamy z wszystkich 7 płytek akcji. Akcja kobiety, mężczyzny, ścieżki wodnej, ścieżki lądowej, świątyni, budowania, pomocnika czy kupca. W zależności od wersji. Gracze umieszczają kości na tych akcjach. Jedną w swojej turze. Może kolejny umieścić tylko kość o niższej wartości. Czyli jak ktoś położy tutaj kość 1, to jeżeli nie ma odpowiedniej karty Boga, żaden inny gracz nie umieści tutaj jakiejkolwiek innej kości. Tutaj jest tylko możliwe umieszczenie jedynki, tak? W rozgrywce czteroosobowej korzystamy z 6 płytek. W rozgrywce dwuosobowej korzystamy z 5 płytek akcji. Mamy jedną akcję kobiety, przepraszam, lub mężczyzny, ścieżki wodnej lub lądowej, kapłana, budowania, pomocnika. Widzicie, plansza gracza, to jest w przypadku plansza gracza czarnego, jest podzielona na 3 takie sektory. Sektor opisu akcji i płytek mężczyzn oraz kobiety. Sektor budowania bogów i biżuterii. Sektor dostępnych płytek domków i miejsc na płytki kobiet i ludzi. Taki tor zadań. Co umieszczamy na planszy? Na planszy umieszczamy tutaj. Na tych polach z domkami umieszczamy domki po jednym na każdym polu, poza tym polem z domkiem. W setupie na planszy głównej jeden domek przy rybce z numerem 1 umieszczamy. Tu mamy pola na nasze budynki. Gracz ma budyneczki w swoim kolorze. Na ich awersie jest symbol kostki z określoną liczbą oczek od 1 do 6, a z drugiej strony symbol bonusu ognia plus symbol punktu zwycięstwa ze znakiem zapytania, ponieważ liczba punktów zwycięstwa, tak jak mówiłem wcześniej, zależna jest od fazy gry, w której wybudujemy budynek. Czy jest to pierwsze 2 etapy, środkowe, czy ostatnie 2. Występują podstawowe 3 surowce. Piasek, drewno, kamień. Uzyskujemy je rozbudowując naszą wioskę, wykonując akcję kobiety, mężczyzny. Po prostu, co nam to daje? Ano po prostu musimy zająć 2 sąsiadujące pola poziomo lub pionowo, na przykład o tak,
aby móc mieć możliwość budowania budynku. To jeszcze nie daje nam automatycznie możliwości budowania, ale już potencjalną tak. Gracz czarny zajął pole z górami i otrzymał kamień. Ten kamień stawia na przykład tutaj. Mógł postawić na jednym też z tych pól. To jest miejsce na zakupione dobra. Tu umieszczamy żetony, które na koniec zakupimy. Teraz tu jest miejsce na Jokera, płytkę Boga. I to tak wygląda setup na planszy gracza. Każdy gracz ma 4 pionki bogów oraz 3 sześcienne kości. Gracz otrzymuje też 2 dary. I 2 karty bogów, które karty bogów są tajne. Wszystkie karty, które mamy na ręku są tajne, także inni gracze nie powinni widzieć. Dary służą do opłacania bogów. Zagrywamy kartę, płacimy dar. Znowu gdzieś obok głównej planszy wykładamy odkrytych 5 kart bogów i 100 kart zakrytych, z których gracze ewentualnie mogą dobierać sobie bogów zamiast odkrytych. W grze występuje 5 bogów. I oni mają różny wpływ w różnych fazach gry. Bogów może być aktywowany w różnych fazach. Dla ułatwienia na planszy gracza znajdziecie do każdego boga przypisaną fazę, w której można tego boga aktywować. Mamy A, B lub C. Jaką funkcję pełni bóg niebieski? Ano bóg niebieski pozwala nam położyć na dowolnym polu akcji. Tutaj na przykład wezmę sobie akcję świątyni, kość o dowolnej wartości. Powiedzmy, gracz niebieski położył kość trójkową, mi została kość szóstkowa, zagrywam kartę niebieskiego boga, daję dar i wykonałem, mogę położyć kość o wyższej wartości albo tej samej, to już moja wola i możliwość, tak jak ile mam oczek. No. Bóg biały też kosztuje nas dar, ale jest o tyle sympatyczny, że zmienia nam wynik punktowy na kości na 6. Każda wartość inna niż 6 traktowana jest jak 6. Nie zmieniamy tej wartości, bo dzięki temu w tym momencie bym położył 1 i zagrał kartę białego boga. 1 blokuje możliwość wykorzystania tego pola, a biały bóg czyni z tej 1 6. Więc nie zmieniamy, nie przemieniamy tego na 6, tylko pozostawiamy. Dokładamy kartę, najlepiej boga, w ten sposób, że zapamiętać, że to jest nasza karta, nasza kość i inni gracze powinni wtedy pamiętać, że tu mamy 6. Co nam daje bóg czerwony? Ano bóg czerwony, gracz wodny wykonuje akcję rozprzestrzeniania się drogą wodną. Mamy tutaj jego domek, kładziemy kostkę 5, bo taka musi być wartość. Może być też 6, minimalna wartość, żeby się rozprzestrzenić. Zdejmuje ze swojej planszy, z pierwszego dostępnego pola domek, umieszcza tutaj, zagrywa kartę boga czerwonego i dar, tak, tutaj. I w tym momencie gracz dostaje tyle punktów, ile wynosi wartość tej rybki. Tej wartość tej rybki wynosi 3, dostaje gracz 3 punkty zwycięstwa i od razu zaznacza to na torze punktacji. Bóg ma podwójne zastosowanie. Można podwoić nim efekt kobiety lub mężczyzny, której aktualnie używasz, który jest właśnie na twojej planszy. Jeśli używasz kilku identycznych mężczyzn lub kobiet, można podwoić sumę tych wszystkich płytek albo aktywować drugi, inny rodzaj mężczyzny lub kobiety. Żółty bóg, oczywiście jak każdy, wymaga aktywacji za pomocą daru. I co ten bóg nam daje? Zmniejsza wymagania dotyczące zadań, które wykonujemy na koniec każdej rundy. Jeżeli tu wymagane są 2 naszyjniki, możemy zastosować boga i w tym momencie, jeżeli będziemy mieli tylko 1, dostajemy nie 6, ale minus 2, czyli 4 punkty. Jeżeli wymagane jest 5 różnych surowców, w tym momencie możemy mieć tylko 4, zastosując tego boga, ale dostajemy również 4 punkty. Istotna rzecz. Każdego boga można zagrać każdą kartę, zagrywając 2 takie same. Jeżeli chciałbym mieć zielonego boga, zagrywam 2 niebieskie, mam zielonego boga. Dowolnego bogiem też jest Joker, żeton boga. Jest on co prawda warty 2 punkty zwycięstwa na koniec gry, ale czasem więcej możemy uzyskać zagrywając go jak
nie mamy możliwości dobrania drugiej takiej samej karty do ręki, a nie chcemy ryzykować, że nam nic nie przyjdzie, chcemy mieć pewniaka, oddajemy żeton. Ważne, oddanie tego żetonu nie wymaga daru dla Boga. Wygląda rozgrywka. Rozgrywka wygląda tak, że gracze symultanicznie, czyli jednocześnie wykonują rzut kośćmi. Gracz czarny wykonał rzut taki, że uzyskał 2, 3 i 5 oczek. I w kolejności na torze tatuaży kładą kości na wybranych akcjach. Powiedzmy, pierwszy jest gracz tutaj tak zgodnie niebieski, on wykonuje akcję powiedzmy kobiety, kładzie tu szóstkę, zabiera żeton powiedzmy z 6 i umieszcza na swojej planszy. Gracz na przykład decyduje się wykonać akcję mężczyzny. Umieszcza kostkę na płytce mężczyzny i w tym momencie ma dostępnych od 5 do 1. Wybiera mężczyzny numer 5, ma on 3 tatuaże i dodatkowo akcję tatuaż. Mężczyzna tego umieszcza na górnej części wolnego pola bezdomka. Tak? To jest, mam jedno wolne pole, umieszczam to w ten sposób. Gracz decyduje się wykonać akcję pomocnik. Umieszcza kość o niższej wartości niż kość umieszczona przez innego gracza. 5, umieścił 3. I teraz wykonuje akcję pomocnika. Pomocnika jest akcją najbardziej złożoną i tutaj macie jej opis. Za każde oczko z kości może on obniżyć mężczyznę, kobietę, uzyskać punkt zwycięstwa. Gdybym miał 3 mężczyzn, mógłbym obniżyć wszystkich 3. Gdybym miał 3 kobiety, mógłbym obniżyć wszystkie 3 albo miks. Poniżej, za 2 punkty z oczka mogę zwolnić pole z namiotem, przesunąć na ostatnie. Tam mogę mieć dowolną, taki z 2 domkami pole. Tam mogę mieć dowolną liczbę domków. Mogę wziąć dar, mogę wziąć kartę Boga, mogę wziąć dowolny surowiec i umieścić go na swojej planszy. Ja się decyduję za 1 punkt obniżyć mojego mężczyznę. Obniżamy go w dół, także zasłaniamy muszelkę i tatuaż. To oznacza, że ponownie nie będę mógł tego zrobić z tym mężczyzną. On już jest wykorzystany. Od razu zaznaczam na torze tatuaży liczbę pól, przesuwa się o liczbę tyle pól w prawo, ile jest tatuaży na kafelku. Raz, 2, 3. Jestem na 3 polu. Na fazie C dostanę za to 2 punkty zwycięstwa. I jeżeli nikt mnie nie przeskoczy, albo na mnie nie postawi swojego znacznika, tak, na przykład tak, to będę pierwszy na grze rozpoczynające po prostu. Za pozostałe 2 punkty mogę wziąć jedną z odkrytych kart Boga, na przykład niebieską, albo też dobrać kartę w ciemno. O, tutaj akurat też niebieska karta. Biorę w ciemno, dodaję do puli swoich kart. Mała ciekawostka. Tą 3, tak, którą umieściłem na karcie pomocnika, akcji pomocnika, dzięki darowi i białej karcie mógłbym zamienić na 6 i mieć więcej możliwości wykonania akcji. Mógłbym wziąć jeszcze surowiec, punkt zwycięstwa, przesunąć dom. Także trzeba bardzo umiejętnie zarządzać tymi kartami i kośćmi. Graczowi czarnemu ostatnia kostka z 2. Decyduje się on umieścić na akcji świątyni. I teraz tak, umieściłem 2. Ale będę sprytny i zagram kartę białego Boga. Dzięki temu ta karta jest traktowana jak 6. Moja kostka 2 jest traktowana jak 6. Odrzucam kartę, odrzucam dar, mam 6. Na pole szóstkowym jest gracz zielony. Wypycham tego gracza na 5 i umieszczam swój żeton na 6. Gdybym nie zagrał karty Boga, umieściłbym go na 2. Tak? Nic by się nie zmieniło. Gracz byłby mój na 2, ale wypycham go i umieszczam na, przesuwam o 1 pole, na 5, a siebie już na 6. Dlaczego tak zrobiłem? Ano dlatego, że w przypadku równej liczby pionków gracz najbardziej zaawansowany, w lewo, tak, na najwyższej wartości punktowej weźmie sobie ten żeton. To mu da 2 punkty zwycięstwa. Umieściłem na tym, to nie miało akurat znaczenia. Mam bonus Boga. Co ten bonus mi daje?
Bonus ognia daje mi do wyboru albo znowu wzięcie karty Boga, odkrytej lub w ciemno, albo dar. Ja jeden dar zużyłem, bez daru Boga zagrać nie mogę, decyduję się na wzięcie daru. I dodatkowo pozwala mi wziąć albo muszelkę, albo być za przesunąć kolejne pole na torze tatuaż. Ja decyduję się wziąć muszeleczkę. Mając dwójkę, mogę się również postawić na akcji budowy. Jak omawialiśmy akcję pomocnika, wziąłem kartę Boga. Zamiast karty Boga mogłem wziąć surowiec, na przykład drewno. I to drewno umieścić na swojej planszy. Umieszczam je tutaj. Tutaj umieszczam dlatego, że w ten sposób będę mógł wykonać akcję budowy. Umieściłem koszty teraz tak. Mamy wartości 1 i 2. Czyli tylko te dwa budynki, 1, 2, są dla mnie dostępne. I decyduję się wybudować taki budynek. Odrzucam surowca. Umieszczam wybudowany budynek. Znowu otrzymuję bonus ognia. Czyli jeżeli wszystko, jeżeli chodzi o budowanie, bo na koniec gry dopiero podliczamy punkty, koniec rundy podliczamy punkty zwycięstwa za wybudowany budynek. To są akcje rozprzestrzeniania się, ponieważ dzięki nim możemy zwalniać pola na kolejne płytki mężczyzn lub kobiet. Umieszczając, mamy dwie, drogą morską, drogą lądową. Obserwuję planszę, mam kość dwójkową, mogę wykonać tylko taką akcję. To znaczy skutecznie, tak? Czyli umieścić kolejny domek na planszy. Więc wykonuję akcję lądowego rozprzestrzeniania się. Mogę się rozprzestrzenić tylko na pola sąsiadujące z domkiem, który postawiłem w setupie. Czyli mógłbym się drogą morską rozprzestrzenić na dwie wyspy, albo drogą lądową tutaj na pole dwójkowe, za pomocą kości czwórkowej co najmniej tutaj na to pole. Mam dwójkę, więc mogę się rozprzestrzenić tylko tutaj. Zdejmuję ze swojej planszy, z pierwszego dostępnego pola budyneczek i stawiam obok. Dostaję surowiec w postaci drewna, umieszczam na swojej planszy. I tak wyglądają akcje oraz taka przykładowa rozgrywka. Jeżeli chodzi o fazę A, czyli fazę akcji. Drugą fazą jest faza kobiety i mężczyzny. Nie ma znaczenia, jak są ułożone płytki, tak? Płytki mogły być ułożone na przykład tak, albo tak, albo tak. Nie ma to znaczenia. Zawsze wykonuję to, co jest po prawej stronie płytki. Teraz ja mam na przykład tylko jedną płytkę, więc wykonam tylko akcję mężczyzny. Ta akcja da znowu mi przesunięcie na torze tatuaży o kolejne pole. Więc zaznaczam to na torze tatuaży. Przesuwam się o jedno pole na torze tatuaży. Gdyby była taka sytuacja, że miałbym jeszcze jednego mężczyznę o tym samym znaku, mógłbym ich zdublować. Wtedy bym się przesunął nie o jedno, a o dwa pola. W ramach jednej akcji. Jednej akcji mężczyzny. Ponieważ jest bodajże po trzy płytki każdego mężczyzny, więc albo nawet więcej, to tą akcję można nawet striplować, że się tak wyrażę, tak? Czyli ona jest dalej traktowana jedna, ale ma coraz silniejszą moc. Do aż trzykrotności, tak? Czyli mając trzech takich samych mężczyzn, tą akcję bym mógł się przesunąć aż o trzy pola na torze tatuaży. Gdyby tu była kobieta, no powiedzmy taka, to w tym momencie mogę wykonać akcję kobiety. To byłoby dwa punkty zwycięstwa dla mnie. Zaznaczałbym od razu na torze. I na tym by się generalnie moja faza kobiety mężczyzny skończyła. W planszy gracza znajdziecie 12 rozpisanych akcji mężczyzny i kobiety. I mamy tu do czynienia z rozprzestrzenianiem lądowym, morskim, akcję kobiety, mężczyzny, akcję budowy, pozyskiwania surowców, przenoszenia domku z pola na pole, gdzie mamy nieograniczoną liczbę domków, punkty, możemy uzyskać kartę, dar, tatuaż i muszelkę. Wykonując akcję kobiety, tak, mogę przestawić domek
na ostatnie pole, gdzie może być tych domków dowolna ilość. Taką samą akcję mógłbym wykonać, wykonując, czy taki sam ruch mógłbym wykonać, wykonując akcję pomocnika, płacąc dwa oczka za taki właśnie ruch. Ustalania kolejności i podliczania punktu zwycięstwa za etap. Gracz czarny jest graczem najbardziej zaawansowanym na torze tatuaży. Będzie w następnej rundzie graczem rozpoczynającym i dodatkowo uzyskuje 4 punkty zwycięstwa, co od razu zaznaczamy na torze punktacji. I umieszczamy, zerujemy niejako tor, umieszczamy gracza czarnego na wierzchu toru, stosu tych znaczników. Potem przystępujemy do uzyskiwania punktu zwycięstwa za świątynię. Mamy każdy z graczy, który umieścił kapłana, uzyskuje za każdego kapłana jeden punkt zwycięstwa. Czarny, zielony, niebieski uzyskują po punkcie. Dodatkowo czarny, ponieważ zajmuje najwyższą pozycję pod szóstką na tym torze, otrzyma żeton Boga, który umieszcza na swojej planszy. Warty 2 punkty zwycięstwa, każdy na koniec gry na odpowiednie pole w swojej planszy. Uzyskujemy punkty zwycięstwa za kapłanów i za wybudowane budynki. Czarny wybudował jeden budynek, dostaje 10 punktów zwycięstwa. Potem czarny ma jedną muszelkę, odrzuca ją i bierze za jedną muszelkę żeton biżuterii i umieszcza też na swojej planszy. Na koniec gry dostanie 1 punkt zwycięstwa, a jeżeli zbierze 6 tych żetonów, dodatkowe 6 punktów. Fazą ostatnią jest wykonywanie zadań. Czarny gracz ma jednego kapłana świątyni, ma jednego mężczyznę, wykonał to zadanie, przenosi zadanie z tego pola na pole wykonanych zadań, zaznacza 6 punktów zwycięstwa i ponieważ jest pierwszym graczem, jako pierwszy będzie losował kolejną płytkę. Decyduje się wybrać płytkę z 4 naszyjnikami i umieszcza na wolnym polu. Po zakończeniu każdej rundy gracz wykonuje jedno zadanie, a po zakończeniu rundy 6 może wykonać wszystkie 3 zadania, które ma do wykonania. Jeżeli wykona 9 zadań, uzyska 6 punktów zwycięstwa. Następnie porządkujemy wszystkie tory. Tak? Usuwamy niezakupione przez graczy biżuterię, nie pozostawione zadania. Tak? Trzeba pamiętać, że gracz, jeżeli nie wykonał zadania, i tak jedno musi odrzucić. Więc stąd dobiera. Powiedzmy, gracze pozostali kupili, zostały 2 zadania, usuwamy je. Wykładamy z papugą kolejne 6. Wyjmujemy niewykorzystanych mężczyzn, niewykorzystane kobiety. W wykonaniu tych zadań, tych czynności, zdejmujemy nasze kości z pól akcji i możemy przystąpić do kolejnego etapu. W tej rundzie do liczby punktów zwycięstwa zdobytych w trakcie wszystkich rund dodajemy następujące punkty. Za każdą płytkę Boga 2 punkty zwycięstwa. Za każdy domek sąsiadujący z rybką taką wartość, jaką ma rybka, która sąsiaduje z naszym domkiem. I suma punktów zwycięstwa za kupioną biżuterię. Takie ekstra punkty mamy za wykonanie 9 zadań, zebranie 6 płytek, opróżnienie, czyli postawienie wszystkich domków na planszy, wybudowanie wszystkich 6 budynków, zajęcie wszystkich pól na właśnie planszy i posiadanie 12 kobiet i mężczyzn. Za to jest po 6 punktów zwycięstwa. Gracz, który ma najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa grę.